Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Zmiłuj się, Boże, bo jesteś mi grzeszny. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną. Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość. Alleluja, alleluja, alleluja. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Drogie dzieci, jak macie karteczki z postanowieniami, to weźcie ze sobą. I przyjdźcie tutaj do mnie. Powiemy kazanie razem, dobrze? Możecie mi powiedzieć kazanie? Co? No to dobrze. A więc, wybrałem się kiedyś do lasu. To był w lesie już teraz, jak słoneczko tak świeci. To już po lesie pochodził trochę. Żadna z was? Raz, dwie były w lesie, trzy były w lesie, a trzy nie były. Na spacer do Korzeniowa. No ale nie wiedziałem, że dziewczynki z Korzeniowa trzeba na spacer do Korzeniowa, do lasu zapraszać. A więc warto iść. I tam popatrzyłem. A listki dopiero zaczęły ładnie rozwijać się. I były dębowe listki. I powiedzcie, ile tutaj jest rodzajów dębu? Bo ja znalazłem, jedne listki były dębowe, ale inaczej wyglądały, a drugie wyglądały inaczej. A jedne były dębowe i drugie były dębowe.
piskami różnymi. Jeden jest trzypułkowy. A takie podłużne żołędzie. A jeden jest ten amerykański, ma takie okrągłe, mówią, że dąb czerwony. On ma inne liście. Oglądnijcie sobie ten filmik, to zobaczycie, jaka jest różnica między listkami. Potem rozwija się sosna. Już teraz przekwitła. Akurat były takie bazie z pyłkiem, które pszczoły zbierają. Zbierają ludzie, żeby zrobić sobie syrop na zimę. I na kaszę jest bardzo dobry właśnie z takich końcówek. Tak? Warto zobaczyć. A jest tam staw za tym krzyżem w lesie, czy nie ma jeszcze? Jest jeszcze ten staw, czy nie ma jeszcze? Kto widział ten staw w lesie, tutaj za krzyżem? Jak się idzie, tu jest krzyż i za krzyżem tam był staw. Teraz jest jeszcze staw? Aha, tutaj kto widział, że jest? Raz, dwa, trzy, cztery dziewczynki wiedzą, że jest, a dwie nie wiedzą, że jest ten staw. No to też warto zobaczyć, że tam, ty widziałaś tam kiedyś? No to już, tylko jedna nie widziała. Musisz. Mamy wziąć opłatę, albo razem najlepiej. Kiedyś to widziałam, że dzieci przyjechały, wiecie skąd? Z Dębic. Są mama i tata, chyba dwójka dzieci, jeszcze mieli takiego pieska, z którym biegali po lesie. No. I szli do lasu. Z Dębicy byli ciekawi, jak w lesie wygląda. Warto do lasu pojechać. Tak. I zaczęło padać, tak jak dzisiaj zaczęło padać. Ja tam byłem przy tym stawie. Jak wpadnie na wodę w stawie kropelka, to co się dzieje? Ta kropelka deszczu spadnie. Kto obserwował? Nikt nie obserwował, co się dzieje na wodzie? No co się dzieje? No, to powiem. No. Najpierw tworzy się takie malutkie kółeczko, tak? Taka fala. A potem to kółeczko się powiększa, coraz większe, coraz większe. Ta jedna kropelka z nieba powoduje, że ta woda na stawie zaczyna tworzyć takie. I tak się te kółka jedne na drugie nakładały, że już nie było widać żadnej rybki w wodzie. Z początku było widać, jak wypływali. Bo już, a potem była ta woda, tymi falami nakładały się jedne na drugie. Bardzo ciekawe. I tak mi się to wszystko nadało, że jeszcze popatrzę, co tam może być. Koło drzewa taki kopiec jest. Przyszedłem do tego kopca, patrzę, a tam są. Kto z Tarniecką jest? Ze szpilem usypany. Mrówki. I te mrówki pięknie ten kopiec jeszcze budowały. Przynosiły. Taka mała mrówka, a taka długa szpilka i ona potrafi tą długą szpilkę wynieść na samą górę tego kopca i układały, żeby tam miały ciepło,
I tu na wielkiej sobie robią, znoszą jajeczka i z tych jajeczek wylęgają się nowe mrówki. Obserwował ktoś taki kobiet z mrówkami? Kto widział taki kobiet z mrówkami? Jedna dziewczynka widziała? Trzy, cztery, pięć. Gdzie jest mrówka twoja? Co to jest? Czemu wy ją w domu trzymacie i nie pokażecie, jak ją zniszczyć? No naprawdę. Warto iść do pracy i zobaczyć, jak można fajnie spędzać czas. Ja na przykład bardzo byłem zadowolony, że tak oglądałem się tych stworzonek, orzech, listków i drzew i wszystkiego, co tam w tym lesie jest, tak? Kiedy można iść na spacer i tak miło spędzić czas? Kiedy? Czas na taki spacer, ciągle coś się. A kiedy? W niedzielę, tak? W niedzielę. Przed mszą, no to jakbyś się szły po południu na mszę, nie? To do południa można się przejść na spacer. Albo rano iść sobie do kościoła, a po południu już mieć na spacer. Dla mnie by to była lepsza opcja. Z mamą ustawiać. Dobrze. A kto był z mamą albo z tatą, albo najlepiej jak była mama i tata razem w leśnie? Z wami. Tutaj. To są dzieci z rodzicami. Z całą rodziną. No właśnie. No to fajnie. Z całą rodziną. I jest fajnie, jak cała rodzina idzie do lasu. Dlaczego jest fajnie wtedy? Ktoś zachoruje.
Ja widziałem takiego chorego pana, jechał na rowerze i wjechał już do rogu. Wracał do kolegów. A co oni tam pili, to nie wiem, ale w każdym razie leżały butelki z wina, puszki leżały. On jechał chory i wpadł do rogu. Chciał go podnieść, a on mówi, żeby go nie ruszać, że on chce się tu przespać. O, jak tak taty nie ma, taki pan miał do domu zdążyć i nie zdążył, to jest radośnie w domu? To czeka na niego. Mama czeka, dzieci czekają i nie wiedzą. Martwią się, co się z tatą stało. No właśnie, a więc jak ktoś bije, bo pali papierosy, to jeszcze narkotyki, jak zażywa, co to są takie te narkotyki? No właśnie, nawet dobrze, że nie wiecie, co to są. To są takie związki, podobne do lekarstwa. Jak człowiek jest chory, jak lekarstwo otrzyma od lekarza, no to mu pomaga do zdrowia. Ale jakby zdrowy człowiek te lekarstwa jadł, to zachoruje. I są takie tabletki, że ktoś tam mówi, jak sobie zjesz tych tabletek w roku, to będziesz szczęśliwy. A tu traci rozum wtedy. Serce zaczyna borować. I wcale taki człowiek nie jest szczęśliwy. I dlatego dzisiaj ja bym chciał, żebyście sobie uświadomili, że można czasem spędzić z rodziną, z tatusią, z mamusią, radośnie, że nie trzeba pić alkoholu, żeby po rogach nie leżeć, żeby serce było zdrowe i narkotyków też nie wolno. One skracają bardzo życie. Bardzo często młodzi ludzie umierają po narkotykach. To trzeba wiedzieć. I dlatego te przyrzeczenia, które dzisiaj słuchacie, one mają wam pomóc do wytrwania w domu. Bardzo się cieszę, że przynieśliście te wasze postanowienia. Może ktoś przeczytał swoje postanowienie jedno, kto chce przeczytać? No? Chce ktoś przeczytać swoje? Czy chcecie, żeby to była tajemnica dla pana Jezusa? Co? Albo może tak nawet powiedzieć, o czym tam w tym postanowieniu jest? Będą pili alkohol, to co powiecie tej koleżance czy koledze?
idź, bo tam będą pić alkohol i ci też dadzą, tak? Nie? Tylko? Aha, nie lubię takich spotkań, nie przyjdę na takie spotkanie, ale jeszcze jak wiem, że ktoś się wybiera, jest taki uczynek miłosierdzia. Jak on się nazywa? Proszący? Pouczać, upominać, nie? Nieumiejętny pouczać. Grzeszący upominać. Jak wiem, że ktoś wybiera się i tam będzie, idzie grzeszyć, to mówimy nie chodź tam, nie? Upowiedź, żeby go przestrzec. No dobrze, ale widzicie, że ktoś, tak jak ja widziałem kiedyś, przyjechało kilka samochodów i nikogo to nie obchodzi, że ktoś leży z rowerem w rowie. Przyjechali, pojechali. Dopiero taki pan listonosz jechał, no i próbowaliśmy go, tego człowieka pijanego jakoś do rodziny tam do transportować. Tak, bo nie wiadomo, co taki człowiek, prawda, może zasłabnie, może jeszcze coś tam zachoruje. Ale co trzeba zrobić, jak widzę, że ktoś na przykład nie usłucha mnie, idzie, bije, widzę pijanego, to co trzeba zrobić? Tamtego wspomina, przeczytałaś to. No? Jeszcze raz przeczytaj. Aż dojdziemy do tego słowa, ale uważajcie. Wszystkie przyniosłyście wasze piękne postanowienia.
Tam jest teraz modlitwy wiernych, zapraszam. Módlmy się wspólnie do Boga, naszego Ojca i pełni wiary wołajmy. Powtarzamy. Przyjmij, o Panie, nasze modlitwy. Za Kościół, aby był w świecie wspólnotą miłości, wzajemnego zrozumienia i ofiary i ukazywał miłość Boga do człowieka. Za biskupów, aby byli dobrymi i prawymi przewodnikami wiary dla powierzonych sobie wspólnot. Przyjmij, o Panie. Za rodziny chrześcijańskie, aby wartości płynące z Ewangelii pomagały im przeżywać trudności, które przynosi życie. Przyjmij, o Panie. Za dzieci pierwszokomunijne, aby wytrwały w swoich postanowieniach, które w dniu dzisiejszym złożyły na ołtarzu. Za ludzi, którzy są skłóceni ze swoimi rodzinami i sąsiadami, aby Boży dar pojednania i przebaczenia zagościł w ich sercach. Za zmarłych, a w szczególności za Teofilę i Franciszka, aby Boże miłosierdzie stało się ich udziałem i aby mogli cieszyć się chwałą nieba. Przyjmij, o Panie, nasze. Za nas samych, aby przykazanie miłości Boga i bliźniego było impulsem, według którego będziemy kształtować naszą codzienność. Przyjmij, o Panie, nasze. Wszechmogący Boże, wspólnota wiary i ufności, przedkładamy Tobie nasze modlitewne prośby, wysłuchaj ich w swym wielkim miłosierdziu przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i prawcem ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem innego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Znosimy. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godnego i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze, wszędzie składali dziękczynienie
przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwała Twoją. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi patronami, naszymi z Chrztu Świętego, ze świętą Anną, Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.
Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak. Zachowujemy odstępy, tak po metrze, jeden od drugiego.
Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Z powodu deszczowej pogody nie będzie procesji, tutaj się pomodlimy. Serce Jezusa w uczniom przebite.
Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufające w Tobie. Serce Jezusa nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu, cichy i pokornego serca. Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego i Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, Thank you.
dajmy się zdominować mentalności koronawirusa. Zamknij się w domu i spokój. Mamy Biały Tydzień. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy wspólnotą klasową. Bierzecie liturgię, żeby jedno drugiemu służyć. Dołóżcie jeszcze tutaj taki moment, bo jeszcze nam zostało parę dni. I nauczcie się, że ta rodzina, która przygotowuje liturgię, na jutro kto tam jest, ręka do góry. No. Kto tam wypada na jutro? Kto? No to ręka do góry. Kto? No tam jest, dobrze. Przygotujcie także i pieśni, a spośród ciebie wybierzcie, kto te pieśni będzie śpiewał. No i już jest zarządzenie. Ksiądz nie powiedział, no to mówię. I będzie porządek. Będzie wiadomo, jaką pieśń przygotować, jaką zaśpiewać i kto poprowadzi. Jest wroga. Jak nie, to weźcie kogoś, kto śpiewa, żeby zaśpiewał powiedział. Dobra? I nauczmy się takiego wspólnotowego, bo nas ten koronawirus wygubi. Zapomnimy, że można współpracować. Nie dajmy się takiej mentalności. To jest zła mentalność. Dobrze?